Dzień dobry, godzina 14, 29 stycznia 2018 roku. Zapraszam na webinar poświęcony analizie technicznej spółek z giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Paweł Krakowiak, dom maklerski Noble Securities. Chciałbym jeszcze tylko informację, czy widać ekran z wykresem. Dobrze. W takim razie zaczynamy. Dzisiejsze spotkanie trochę w zmienionej formule. Zaczniemy od spojrzenia na rynki globalnie. Kolejno omówimy sobie sytuację techniczną spółek z WIG-u 20, a następnie przejdziemy do spółek proponowanych przez Państwa. No dobrze, w takim razie zaczynamy. Na początek zobaczmy, co dzieje się na indeksie S&P. Indeks bije nowe rekordy. Ostatnia tendencja wzrostowa uległa tylko przyspieszeniu. To, co rzuca się w oczy, to rekordowe wykupienie na tygodniach. Ono już osiąga poziom około 90 punktów, gdzie odczyt powyżej 70 oznacza już rynek wykupiony. Aczkolwiek jest to wskaźnik, który w przypadku silnych trendów może dawać mylne sygnały, stąd taki trend akurat, z takim trendem mamy teraz do czynienia. To wykupienie może sygnalizować jakąś korektę. Byłoby to zdrowe z punktu widzenia techniki, ostudziło dzienne wskaźniki i podciągnęło średnie ruchome. Tutaj w przypadku cofnięcia, takim najbliższym poziomem wsparcia pozostaje, jak zobaczymy sobie na dniach, przyspieszona linia trendu wzrostowego zaczepiona tutaj w dołku z listopada ubiegłego roku, z połowy listopada dokładnie. Obecnie jest to poziom 2750. Kolejnym wsparciem byłby wspomniany minimum tygodniowej świecy 2736 punktów. Tutaj jak na razie to, co robią Stany, Outlook i rynki zagraniczne. Outlook wzrostowy jest na ten moment utrzymany. Na świeczkach dziennych mamy ładny kanał wzrostowy. Wysoka biała świeca z piątku potwierdzająca ostatnią tendencję wzrostową. Tygodniowo też to ładnie wygląda. Zobaczmy, co dzieje się na indeksie rynków wschodzących. Jako że Polska jest uznawana przez agencję indeksową MSCI za rynek wschodzący, warto jest obserwować zmiany indeksu MSCI Emerging Markets. Tutaj głównymi udziałowcami, jak wiemy, są Chiny. Polska stanowi natomiast lekko ponad procent, ale warto obserwować zmiany tego indeksu. To, co mamy przed sobą, to notowania ETF-u na wspomniany indeks. Spójrzmy najpierw z dłuższej perspektywy. Doszło ostatnio do dość ciekawej sytuacji. Mianowicie pokonanie historycznych szczytów na poziomie 48,60. Nowa fala hossy tutaj na koszyku rynków wschodzących została zapoczątkowana taką formacją odwrócenia głowy z ramionami z początku 2016 roku. Patrząc tutaj na indeks przez pryzmat teorii Eliota, uznać można, iż jesteśmy w fali trzeciej, tak zwanej fali impulsu. Natomiast jej długość może zwracać uwagę na możliwość wystąpienia korekty. Ostatnia wysoka, ładna, biała tygodniowa świeca. No jak na razie zachęca do pozytywnego zapatrywania się na ten indeks, wysoki wolumen piątkowy, także to wszystko wygląda na razie na ten moment pozytywnie. Tak jak i na S&P, możemy sobie wyznaczyć linię trendu przyspieszonego. Ta linia zaczepiona jest w dołkach z grudnia 2016 i z grudnia 2017. Zamyka się to ładnie w takim cyklu rocznym, widocznym przez ostatnie kilka lat właśnie na tym indeksie. Tutaj tą linią pionową przerywaną zaznaczone są właśnie te cykliczne dołki.
Co na dziennych świeczkach? Jak spojrzymy na dzienne świeczki, to indeks ustanawia raz za razem kolejne rekordy Hossy. Tutaj po wyjściu ponad maksimum takiej nieregularnej bocznej korekty z okresu połowa października, początek grudnia, indeks właśnie wybił się i ustanawia nowe rekordy. Tutaj teoria luk, co prawda, na tym indeksie się nie sprawdza, ponieważ tych luk występuje dosyć sporo, stąd lepiej patrzeć jest na interwał tygodniowy. Tygodniowa ładna biała świeczka, ponad 3%, zaprasza do dalszej aprecjacji indeksu. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na ETF, na notowaniach ETF-u na indeks MSCI Poland. Skupia on w sobie duże i średnie spółki. Obejmuje on około 85% polskiego indeksu, polskiego rynku akcji. Tutaj widać, że po wybiciu z takiego okresu konsolidacji, który przyjął formę prostokąta, notowania przebiły także ostatnio poziom szczytu z 2013 roku. Uczynione jest to luką Hossy. Prawdopodobnie niedźwiedzie będą chciały domknąć tą wspomnianą lukę. Byłoby to zdrowe z punktu widzenia dalszych wzrostów. Natomiast sugerowany zasięg wybicia z tej formacji wspomnianej został już zrealizowany. To, co na dniach niepokoić może ostatnia końcówka tygodnia, ukształtowała nam się formacja świecowa, formacja objęcia Bessy. Natomiast jej negatywna wymowa zostanie dopiero ujęta po potwierdzeniu w cenach close w kolejnych najbliższych sesjach poniżej minimum tej wysokiej czarnej świecy. Jak na razie jest to taki pierwszy sygnał ostrzegawczy, że na naszym rynku może pojawić się korekta, co też ostatnio lekkie wyhamowanie wzrostów i spadki indeksów pokazuje. Zobaczmy jeszcze na nasz indeks blue chipów w ujęciu dolarowym. Wygląda on bardzo ciekawie. To, co przyciąga zapewne inwestorów zagranicznych na naszą giełdę, to zwyżka, jaką indeks wykonał tutaj już od praktycznie początku grudnia ubiegłego roku. No, warto obserwować zmiany tego indeksu, bowiem daje on możliwość spojrzenia na nasz rynek okiem inwestora zagranicznego. Wyjście tutaj na nowe rekordy Hossy, siódma z rzędu na tygodniach, jak zobaczymy, wzrostowa świeca, no, pozwala zapatrywać się na ten indeks optymistycznie. W dłuższej perspektywie teraz mamy na celu szczyty z 2012-2013 roku, mianowicie 859, 860. W tym miesiącu wysoka świeca, aprecjacja ponad 10%. Stąd takie zachowanie ostatnio też naszego głównego indeksu blue chipów. Dobrze, przejdźmy teraz już na nasze rodzime indeksy. Zaczniemy od indeksu szerokiego rynku. To, co ostatnio się pojawiło na tygodniowej świeczce, może troszeczkę niepokoić. Ta świeca, która się ukształtowała, przypomina swoją wymową świecę spadającej gwiazdy. Natomiast ona musi uzyskać jeszcze potwierdzenie w tym tygodniu, w zamknięciu poniżej minimum tej świecy. Natomiast jest to taki pierwszy sygnał ostrzegawczy. I co ważne, tutaj też warto odnotować, chociażby z kronikarskiego punktu widzenia, wyjście na nowe szczyty. Nowy szczyt to poziom 67 933 punkty. Co może martwić, to właśnie ten górny knot, który się formował na tej tygodniowej świeczce.
Tutaj widać walka byków z niedźwiedziami nadal trwa. Póki jest trzymany ten poziom minimum z tej poprzedniej tygodniowej białej świecy, dopóty outlook na indeks jest optymistyczny. Natomiast po takich wzrostach, jakie ostatnio nastąpiły, tutaj taka korekta nawet z perspektywy długoterminowej mogłaby się przydać. Takim poziomem wsparcia dość silnym na ten tydzień pozostaje pułap 65 tysięcy punktów. Jak dotąd tutaj outlook na ten indeks jest pozytywny. Przejdźmy teraz do indeksu WIG20. To, co robią indeksy w Stanach, indeksy rynków wschodzących, zaprasza tutaj do dalszej aprecjacji naszego indeksu. Na WIG-u 20 po ukazałej takiej tygodniowej białej świecy marubozu, praktycznie bez cieni, która wybiła szczyty obecnej hossy na poziomie 2566 punktów, następnie przełamała ten psychologiczny poziom 2600 punktów, ukształtowała się świeczka, która przypomina swoją wymową Doji. Jest to świeczka, która symbolizuje niezdecydowanie inwestorów co do dalszego kierunku indeksu. Natomiast no tutaj w tym przypadku prawdopodobieństwo, że trend będzie kontynuowany, jest większe aniżeli jego zakończenie. Skutecznie jest tutaj przez ostatnie sesje broniony poziom 2566 punktów. Jest to poziom wyznaczony zarówno przez poprzednie maksima, jak i dolne ograniczenie tego kanału wzrostowego. To, co tak jakby może martwić właśnie, to ta tygodniowa świeczka, która się ukształtowała. Na dniach doszło do ukształtowania też takiej świeczki oznaczającej niezdecydowanie inwestorów, która uzyskała już potwierdzenie. Natomiast w chwili obecnej znajdujemy się przy dolnym ograniczeniu tego kanału wzrostowego, zaznaczonego od połowy grudnia. I tutaj teraz warto obserwować, co będzie działo się w najbliższych dniach, bowiem po takiej wzrostowej świecy niewykluczone, że ta korekta, która ma miejsce, rozwinie się chociażby poniżej pułapy 2566 punktów. Tutaj kolejnym poziomem wsparcia jest tymczasem poziom 2523 punkty. Widzę, że Państwo podają kolejne propozycje do analizy, natomiast skończymy omawiać te indeksy, przejdziemy przez spółki i zaraz się za to zabierzemy. Zobaczmy, co jeszcze na średniakach. Tutaj ostatnio bardzo ciekawa sytuacja. W ślad za indeksem blue chipów właśnie widać podążanie średniaków. Na piątkowej sesji indeks zdołał się zamknąć już po raz szósty powyżej 5000 punktów. To oznacza, że to górne ograniczenie tego kanału, tej wielomiesięcznej konsolidacji zostało pokonane i tym samym aktywowany został długoterminowy sygnał kupna. Czy nie jest to pułapka hossy? Na to pytanie uzyskamy odpowiedź w ciągu kilku najbliższych sesji, natomiast jak to zwykle z przebiciami ważnych poziomów bywa, należy czekać na potwierdzenie i takim filtrem może być chociażby 3-dniowe zamknięcie w cenach close powyżej 5000 punktów, co już jest zrealizowane, bądź 2-3% odjazd indeksu od tego poziomu, czyli na ten moment pułap 5100, który jeszcze nie został naruszony. I tak jak mówię, tu najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie obu tych metod, czyli tak na razie mamy to wybicie, ale jeszcze nie mamy zrealizowanego tego odjazdu 2-3%. Stąd jak na razie ta pułapka hossy jest jeszcze realna. Kluczowe wsparcie na ten
tydzień to poziom 4893 punkty związane z minimum tej tygodniowej wysokiej białej świecy. To tyle, jeżeli chodzi o średniaki i przejdźmy sobie do małych spółek. Bardziej zaangażowani są tutaj inwestorzy indywidualni, stąd też może po prostu dłużej poświęcimy na analizę. Po odbiciu od tygodniowej dwusetki, które miało miejsce w listopadzie, respektowane jak widać historycznie czterokrotnie, zaznaczone jest to na wykresie, maluchy zaczęły odrabiać straty i ruch wzrostowy, właśnie zapoczątkowany w listopadzie 2017 roku, zniósł już ponad, już blisko 50% tej fali spadkowej. Jak sobie zobaczymy na wzniesienia Fibonacciego, to tak, już jesteśmy nawet dokładnie z tym poziomem. Niewykluczone właśnie, że w tym przypadku, w tym miejscu dojdzie do korekty tego ruchu, co właśnie się realizuje. Jest to zdrowe z punktu widzenia techniki i z punktu widzenia podciągnięcia także średnich ruchomych, ostudzenia wskaźników. Zobaczmy, co się dzieje na interwale dziennym. Tutaj zaobserwowanej pozytywnej dywergencji na wskaźniku RSI w listopadzie towarzyszył ruch załamany, tak zwany failure swing, co jak widać dało mocny sygnał odwrócenia. Połączone to było z formacją odwrócenia główki z ramionami. Nie jest to może formacja książkowa, natomiast warto ją tutaj odnotować, chociażby z prognostycznego punktu widzenia. Predykcja na podstawie tej formacji pozwoli twierdzić, że wybicie powinno osiągnąć sugerowany poziom 15 300 punktów. Jak dotąd tutaj realizuje się na dniach scenariusz wspomnianej korekty, wsparcie na poziomie 14 882 punktów związanych z minimum tej świecy z 10 stycznia. Zaś zanegowanie tej korekty to wybicie tej świeczki zaznaczonej tutaj prostokątem czerwonym. Taka świeczka utworzona na kształt także spadającej gwiazdy, ona uzyskała tutaj potwierdzenie, jak widać, jak na razie jest jeszcze aktywna, czyli to jest ten pułap 15 146 punktów. No na ten moment piątkowa sesja przyniosła lekki optymizm. Być może już tutaj mamy ten powrót do wzrostów. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o słowo wstępu i indeksy. Przejdźmy teraz do oceny technicznej sytuacji spółek poszczególnych proponowanych przez Państwa. Dobrze, pierwsza spółka to Mirwood. Zobaczmy interwał tygodniowy, jak to wygląda w długiej perspektywie. Jak na razie nie ma tutaj wyraźnych trendów. Trend długoterminowy jest raczej horyzontalny. To, co można powiedzieć o średnim terminie, to ostatnio rynek konsoliduje się tutaj w okolicy 1,10. Jest to taki ruch od bandy, można powiedzieć, do bandy 1,09, 1,10 do 1,30. W tym tygodniu lekkie wzrosty, natomiast nie ma tutaj żadnych ciekawych sygnałów, czy to kupna, czy sprzedaży. Na ten moment tutaj na dniach, tak jak mówię, jest ten okres konsolidacji. Znajdujemy się pod dzienną dwusetką. Co warto odnotować, to od początku grudnia zmienił się kierunek średniej dwustuokresowej, co świadczyć może o takim potencjale wyczerpania się.
byków i jak na razie tutaj brak ciekawych sygnałów, stąd może przejdźmy do kolejnej spółki wybranej przez Państwa. Bytom. Na Bytomiu bardzo ciekawa sytuacja w tym tygodniu miała miejsce. Tutaj pan Zbigniew dał tą propozycję. Zobaczmy, jak to wygląda. Tygodniowo bardzo ładna świeczka, wzrost ponad 10%. To, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka, to wyjście ponad maksima 2,87 ubiegłych szczytów, czy to z września tego roku, ubiegłego roku, czy to z maja. Zrobione to w sposób bardzo, bardzo ładny. Nawet ukształtowała nam się formacja wzrostowa objęcia hossy. Natomiast z tymi wybiciami, tak jak wspomniałem, trzeba dla agresywnych graczy jest to już sygnał kupna. Dla bardziej bezpiecznych trzeba chociażby poczekać na zachowanie w tym tygodniu. Zwykle przy takiej świecy, takim szybkim, krótkoterminowym wsparciem jest chociażby połowa tej świecy, poziom 283, 282, 283. Natomiast już odległym wsparciem będzie minimum tej świecy, to jest poziom 267. Jeżeli chodzi o sytuację krótkoterminową, w dłuższym terminie, póki nie wyłamiemy tego ostatniego dołka 2,35, sytuacja jak na razie po powrocie ponad to maksimum byłaby neutralna. Natomiast jak na ten moment tutaj outlook jest pozytywny. Co na dziennych świeczkach? Na dziennych świeczkach pozwoliłem sobie zaznaczyć też predykcję na podstawie utworzonej, nie jest to może formacja książkowa, ale przypomina ona formację trójkąta zwyżkującego. Predykcja na podstawie tej formacji pozwala twierdzić, że kurs może osiągnąć pułap 3,70. Jest to związane chociażby z ubiegłym szczytem z 2016 roku. Wygląda to dosyć ciekawie. Chociaż tak, jest to jak na razie tylko predykcja i pytanie, kiedy nastąpi dojście do tego pułapu i w jakim czasie, na to pytanie tutaj trudno odpowiedzieć. Wystarczy spojrzeć na okres, w jakim rynek ten się konsolidował, a im dłuższa konsolidacja, tym mocniejszy powinien być sygnał wybicia. Tak naprawdę to wszystko tutaj zawdzięczamy praktycznie tej sesji piątkowej, która była sesją na wysokim wolumenie i to ona właśnie wybiła te poprzednie szczyty. Stąd tutaj perspektywa, jeżeli chodzi o spółkę z branży odzieżowej, jest całkiem, całkiem pozytywna. Kolejna spółka Delco. Jak spojrzymy na interwał tygodniowy, w tym tygodniu dalej taka konsolidacja w okolicy 11 zł. W średnim terminie mamy lekki kanał wzrostowy. Kurs przebywa ponad dolnym ograniczeniem tego kanału. Natomiast tutaj zbytnio sygnałów ani kupna, ani sprzedaży na ten moment jasnych, płynących z wykresów nie ma. To, co na dziennych świeczkach widać, to tyle, że jest to papier mało płynny i tutaj analiza techniczna jest stosunkowo utrudniona. Ostatnimi czasy duża zmienność na kursie, stąd tutaj wchodzenie w papier należy związać z jakimś podwyższonym ryzykiem. Jak na ten moment tutaj konkluzja jest, można powiedzieć, neutralna. Dopiero przełamanie tego szczytu 12-12, wyjście pewne ponad maksima ze stycznia 2017 roku dałoby tutaj taki klasyczny sygnał kupna. Jak na ten moment
sytuacja dla wchodzących na pokład akcjonariatu nie jest na ten moment korzystna dla osób, które już są na tym pokładzie, na ten moment jest neutralna. Zobaczmy dalszą spółkę. Pani Katarzyna proponuje Play. Papier nie jest długo notowany na naszej giełdzie, natomiast warto spojrzeć na świeczki tygodniowe. Cena emisyjna to 36 zł, zaznaczona tutaj poziomą linią. Jak widać, no cały czas jesteśmy poniżej tej ceny. Tutaj w tym tygodniu niestety ustanowione nowe minima. Poziom 32 praktycznie złotych lekko został, 32,20 został naruszony. No, można wyrysować taki na tygodniach lekki kanał spadkowy, natomiast nie ma co łudzić się, że jest to aż taki silny ruch, bowiem jak spojrzymy sobie z innej perspektywy, to tak naprawdę te notowania przez ostatni dłuższy czas są w takim, znajdują się w takim dosyć wąskim kanale. Można powiedzieć, dolne ograniczenie 33 zł, górne 38, stąd tutaj. Jak na ten papier lepiej patrzeć jest w interwale dziennym. Przewaga świeczek spadkowych. Praktycznie ostatnimi czasy rzadko spotykane świece białe. Wyłamanie tutaj tego denka na poziomie 23-23 zł. Sytuacja tutaj dla posiadaczy nie jest korzystna. Jak na razie, no, aktywowany został sygnał sprzedaży wysoką tutaj czarną świecą. Była świecą spadkową ponad 3, około 3%. Stąd tutaj perspektywa, jak na razie, na ten papier jest negatywna. W dłuższym terminie patrząc, można uznać, że jest negatywna, przechodząca w lekko neutralną po tej ostatniej piątkowej sesji, która przyniosła lekkie odbicie ostatnich spadków. Kolejna spółka Lubawa od pana Mirosława. Jak spojrzymy na interwał tygodniowy, tutaj jak magnes widać papier, jak magnes kurs ściąga się do poziomu 1 złotego, to widać na pierwszy rzut oka. Tutaj cały czas jest walka o to, aby papier nie stał się spółką groszową, natomiast jak na razie przebywa poniżej tego pułapu psychologicznego 1 złotego. Długi termin sygnalizuje, że rynek się tutaj od dłuższego czasu już konsoliduje. Patrząc na wolumeny, nie są one dosyć wysokie, stąd tutaj zaangażowanie w papier nie jest duże. Kilkanaście ostatnich tygodni pod znakiem takiej konsolidacji na pułapie 85 groszy do złotówki. Stąd jak na razie papier mało ciekawy z punktu widzenia techniki. Dużo się na tym papierze nie dzieje. Jeżeli dużo się nie dzieje, to przechodzimy do kolejnej spółki Getback. GetBack. Znowuż papier nie jest dosyć długo notowany na naszym rynku. Cena emisyjna to 18,50. Tak naprawdę notowania widać, że znajdują się lekko ponad tą ceną tutaj. Zapewne jest to dla akcjonariuszy jakiś taki psychologiczny pułap wsparcia. To, co widać na dniach. Na dniach wygasanie takiej zmienności, jaka miała miejsce ostatnio. Formacja trzech czarnych kruków, taka formacja negatywna, spadkowa. Jak na razie, no póki nie zostanie ona zanegowana, czyli póki nie zostanie
wybity pułap 22 zł. Póty nie można mówić o jakimś średnioterminowym tutaj odwróceniu. Krótkoterminowo należy obserwować papier, bowiem jest tutaj coś takiego na kształt chorągiewki, tylko pytanie, czy jest to formacja już dołkowa, czy formacja kontynuująca ten trend spadkowy zapoczątkowany tutaj w kwietniu 2017 roku. I zapoczątkowaną został właśnie świeczką spadającej gwiazdy na dniach, stąd widać, jak wartość prognostyczna takich elementów składowych z japońskiej analizy technicznej jest dosyć dobra. Tutaj najbliższym wsparciem pozostaje to dolne ograniczenie tej chorągiewki. Jeżeli ono zostanie przełamane, krótkoterminowy pogląd na papier z neutralnego przeradza się w negatywny. Póki co, żeby mówić o sygnałach kupna, tak jak wspomniałem, wybicie z tej formacji chorągiewki, zanegowanie tej pesymistycznej formacji trzech kroków, wyjście powyżej 22 zł, wtedy można myśleć o powrocie na pokład akcjonariatu. Także jeżeli chodzi o Getback, to warto też patrzeć na notowania jego głównego konkurenta, który ostatnio zaliczył mocne spadki. Widać, że te obydwie spółki są ze sobą, notowania tych obydwu spółek są ze sobą dosyć mocno skorelowane. Dobrze, następna spółka do analizy od pana Jerzego to JSW. Co dzieje się na JSW? W perspektywie tygodniowej co możemy zaobserwować, to ostatnio lekkie wybicie poprzednich szczytów. Lekkie, bowiem kurs powrócił już i odbił się od tego poziomu. Warto odnotować tutaj negatywną dywergencję na wskaźniku RSI. Nowemu szczytowi towarzyszył niższy szczyt na wskaźniku, co oznacza, że nie został on zrobiony w takim tempie, jaki chcielibyśmy oczekiwać przy takim zdrowym trendzie wzrostowym. Na tygodniach wcześniej pojawił się sygnał kupna, natomiast stop loss został wyłamany, poziom 97,20 związany z minimum tej tygodniowej świecy, stąd trzeba porzucić ten jak na razie optymistyczny outlook na papier. Niepokoi ostatnia tygodniowa świeca, która zmniejszyła kapitalizację spółki giełdowej o ponad 5%. Jak na razie tutaj w średnim terminie jest bronione dolne ograniczenie tego kanału wzrostowego, stąd perspektywa na najbliższe sesje jest neutralna. Na razie, jeżeli chodzi o wchodzenie na pokład akcjonariatu, widziałbym to dopiero po przebiciu tego poziomu 110 zł, pewnym wybiciu, natomiast jak na razie sytuacja neutralna. Na dziennych świeczkach. Na dziennych świeczkach widzimy, jak to odbicie od szczytu miało miejsce, tutaj wyjście na nowy szczyt. Praktycznie notowania nie osiągnęły tej ceny 110 zł. Natomiast pojawiła się tutaj świeczka Doji, oznaczająca niezdecydowanie inwestorów co do dalszego kierunku. Następnego dnia uzyskała ona spadkowe potwierdzenie. Dla takich krótkoterminowych inwestorów był to już pierwszy sygnał do wyjścia z papieru, natomiast wybicie tutaj tego dolnego ograniczenia stanowiło ucieczkę tych bardziej agresywnych. Na ten moment, tak jak mówię, perspektywa jest neutralna.
Te podażowe świeczki na podwyższonych wolumenach, stąd można oczekiwać jakiejś realizacji zysków na tym pułapie nowych szczytów. Martwi to, że te nowe szczyty zostały zrobione w taki sposób, nie inny. I na ten moment tutaj, tak jak wspomniałem, walczymy z tym dolnym ograniczeniem tego kanału wzrostowego zaznaczonego tutaj w tym układzie. Kolejna spółka ABC Data. Jak spojrzymy na układ tygodniowy na początek, bardzo udany tydzień dla akcjonariuszy. Biała świeczka, wzrost blisko 5%. To, co warto odnotowania, to wyjście ponad dotychczasowe szczyty na 2,18. Cena zamknięcia powyżej, co ważne. Tutaj, cofając się troszeczkę, możemy zaobserwować pozytywną dywergencję, która miała miejsce na początku, pod koniec 16, na początku 17 roku. Pozytywna wymowa świecy przypominającej swoją budową świecę młota, rozpoczęcie takiego kanału wzrostowego i notowanie od poziomu 1,60 obecnie dobiły do 2,20 w cenach close. Stąd tutaj pojawił się sygnał dla agresywnych graczy, sygnał kupna. Krótkoterminowy stop loss związany z wybiciem można ustawić tick poniżej 2,10, czyli poniżej tej białej świecy. Dla inwestorów preferujących średni termin, stop poniżej 2 zł myślę, że byłby rozsądnym rozwiązaniem. Na dniach zobaczmy, co daje nam układ dzienny. Wyjście ponad maksima na piątkowej sesji. Tak jak i w przypadku Bytomiu, to wyjście zostało zrobione piątkową sesją. Widać tutaj, piątek była lepsza sytuacja dla małych spółek. To, co warto odnotować, jest to podejście już po raz kolejny pod szczyt, tym razem udane. Wcześniejsze podażowe formacje, które się kształtowały, na ten moment takiej formacji tutaj nie mamy, co pozwala pozytywnie zapatrywać się na dalsze notowania papieru. Jak spojrzymy sobie też na wolumen, dosyć ciekawy na tej wysokiej białej świecy, zanik wolumenu na tych spadkowych sesjach, bardzo ciekawa na dniach sytuacja. I nie tylko poprawa, tak jakby scenariusza krótkoterminowego, ale także można myśleć o zaatakowaniu tutaj tych szczytów z marca ubiegłego roku na poziomie 2,35. Otworzyłoby to drogę do średnioterminowego, bądź nawet długoterminowego sygnału kupna na tym papierze. Dobrze, przejdźmy do kolejnej spółki. Pani Małgorzata proponuje PKO. Tutaj też mamy bardzo ciekawą sytuację. Jako że może najpierw, zanim zrobimy analizę tej spółki, zobaczmy, jak wygląda indeks sektorowy WIG Banki. To, co zrobił ostatnimi czasy, wygląda naprawdę imponująco. Na tygodniach wybicie, które miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku, okazało się bardzo, bardzo jasne i klarowne. Mamy cały czas ten kanał wzrostowy, już kilkumiesięczny. To, co może lekko niepokoić, to ubiegła tygodniowa świeczka, długi górny cień, zahaczenie pułapu 9200. Może tutaj mieć jakiś taki sygnał korekty po tych ostatnich silnych wzrostach. Natomiast jak na razie tutaj postrzeganie tego indeksu jest bardzo, bardzo dobre. Wyjście na nowe szczyty, także koniunktura dla banków jest, outlook na indeks jest pozytywny. Dobrze, wróćmy do PKO. To, co zrobiło PKO przez ostatnie tygodnie, to ładne wyjście z takiego kilkumiesięcznego, nawet rocznego
kanału spadkowego. Bank zrobił to w sposób naprawdę okazały. Tutaj wyjście ponad nowy szczyt, przebicie tej linii górnego ograniczenia kanału spadkowego, lekki retest do poziomu 130, wyjście górą, dwie luki Hossy, które się pojawiły na wykresie. No, te luki Hossy i ta świeca piątkowa, spadkowa, mogą sugerować, że będzie próba zamknięcia tych luk, czyli dojście notowań do tego poziomu i odbicie. Tak naprawdę tutaj silniejszym wsparciem jest ten poziom 135 zł. On jest związany także tutaj ze szczytami, które miały miejsce w maju, na początku maja 2017 roku. To, co należałoby w takiej sytuacji zrobić, to oczywiście przedstawić predykcję na podstawie tak utworzonej rocznej ponad formacji. Pozwala twierdzić, że zasięg sugerowany wybicia to 150 zł. Tutaj już część tego zasięgu jest zrealizowana. Długoterminowo, jak spojrzymy, to wiąże się to ze szczytem z kwietnia 2016 roku. Stąd można oczekiwać, że ta predykcja jest całkiem tutaj istotna. Co stanowić może problem, to czas, w jakim papier dojdzie do tego poziomu. Na pewno warto zwrócić uwagę, że sytuacja, która poprawia się w sektorze, pozwala tutaj na dalsze wzrosty, perspektywy podniesienia stóp procentowych i tak dalej. Więc na ten moment outlook tutaj dla PKO jest pozytywny, aktywne sygnały kupna, stop lossa można ustawić lekko poniżej poziomu 130 zł w cenach close na tygodniach. Dla bardziej agresywnych graczy tutaj stop lossa można związać poniżej tej pierwszej luki wzrostowej, która się ukształtowała na papierze, poniżej 135 zł. Dobrze, przejdźmy do następnej spółki. Następna spółka Braster. Braster, bardzo nieudany tydzień, spadek około 13%. Po prostu nastąpiło zniesienie tych wzrostów z poprzedniego tygodnia. Co ważne, widać tutaj jakąś formację, może ten, nie formację, co tendencję do poprawy notowań kursu. Na tygodniach ta świeca młotkowa razem z tymi sąsiednimi utworzyła coś na kształt formacji porannej gwiazdy sugerującej średnioterminowe odwrócenie. Natomiast widać tutaj także wzrost zaangażowania kupujących, jak i sprzedających. Natomiast sygnałów kupna jak na razie brak. Cały czas jesteśmy pod linią trendu spadkowego. Notowania ostatnio, co też widać na świeczkach dziennych, mają dużą zmienność, stąd wchodzenie na papier jest dosyć ryzykowne. To co martwi, w ubiegłym tygodniu ukształtowała się formacja podażowa trzech czarnych kruków. Ona ma w swojej wymowie dalsze spadki, natomiast to, czego rynek teraz szuka, to kolejnego dołka. Pytanie, czy będzie już on wyżej położony od tego poprzedniego pod koniec grudnia. Jeżeli by tak było, to ta struktura wyższych szczytów, wyższych dołków byłaby tutaj zachowana. Ten pułap do spadków jak na razie to okolice 7,20-7,50. Stąd tutaj
Taki outlook krótkoterminowy na ten papier jest jak na razie spadkowy z perspektywą poprawy na neutralny. Warto na wykresach szukać luk Bessy czy Hossy. Jak widzimy, ta luka, która ukształtowała się w lipcu, dała mocny sygnał wyjścia z papieru, bowiem cały czas stanowiła silny opór, jeżeli tylko notowania nie dały rady zanegować tej luki, rynek został ostro ściągnięty na południe. Nie ma sygnałów kupna, także przechodzimy do kolejnej analizy. Kolejny papier, ASBIS. Na ASBISie może spójrzmy tym razem troszeczkę inaczej, najpierw na interwał dzienny. Na ASBISie został wygenerowany sygnał kupna. Dla agresywnych graczy miało to już miejsce stosunkowo wcześnie. Tutaj można było wchodzić w papier zaraz po wybiciu tej formacji flagi zaznaczonej na wykresie. I gdzie już notowania tutaj ładnie odbiły się od dziennej dwusetki i wybiły z tej formacji. Sugerowany zasięg z tak utworzonej formacji to właśnie okolice tych pułapów, gdzie rynek doszedł, czyli 3,53, 3,60. Fajne było wyjście w dziennych świeczkach. Ostatni tydzień przyniósł lekką korektę. To, co martwi, to znowu takie niepewne robienie szczytu. Mianowicie pojawiła się świeca wysokiej fali oznaczająca niezdecydowanie inwestorów co do dalszego kierunku. Tutaj to, co uprawniałoby do wyjścia z tej pozytywnej tendencji, jaką ostatnio robi papier, to zapewne wyjście w cenach close poniżej minimum tej świecy wysokiej fali, czyli poniżej 3,19, 3,18. Jak na razie tutaj trzeba zapatrywać się na papier pozytywnie. To, co mamy obecnie, może to być tylko lekka korekta, tym bardziej, że w piątek ta świeca była już wzrostowa, stąd i odbicie od dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, stąd być może to będzie taka baza do poprawienia i wybicia tych szczytów, które zostały wybite z lutego 2017 roku. Dobrze, czyli konkluzja jak na ten moment pozytywna. No, martwić może jedynie na dniach to, że nowy szczyt powstał przy udziale już niższego szczytu na wskaźniku RSI. Natomiast tutaj w przypadku takich silnych ruchów takie sytuacje mogą mieć miejsce. Kolejna spółka, CD Projekt. Zobaczmy najpierw, co się dzieje na tygodniach. Tutaj tak naprawdę średnioterminowo mamy taki zaznaczony już kanał wzrostowy, gdzie ostatnio mamy odbicie od dolnego ograniczenia. To, co ostatnio robi papier, wyglądało dosyć ciekawie do ubiegłego tygodnia. Jak na razie tutaj dla agresywnych graczy pojawił się sygnał kupna, wyjście powyżej. Może co widać na dziennych świeczkach lepiej. Wyjście powyżej takiej formacji objęcia hossy, która pojawiła się na dniach wysoką białą świecą, to już mogło dla inwestorów bardziej agresywnych wygenerować sygnał kupna. Tutaj odwrócenie tej ostatniej tendencji spadkowej i korekty, która miała miejsce. Co warto odnotować, to odbicie zgrało się dokładnie z punktem z dzienną dwusetką, stąd widać silne wsparcie, jakie dwusetka stanowi dla tego papieru. Po takich wzrostach, jakie rynek uczynił w ubiegłych tygodniach, no, trzeba było oczekiwać jakiejś korekty.
Tym bardziej, że już jesteśmy pod poziomem szczytów tej obecnej hossy, czyli 128 zł. To, co się pojawiło w piątek, czyli taka formacja przenikania, pozytywnie pozwala zapatrywać się na dalsze notowania papieru i ten pułap, który obecnie papier sięga, pozwalałby na zbudowanie tutaj takiej bazy do zaatakowania tych szczytów na poziomie 128 zł. To, co papier wykonał to ostatnimi tygodniami, to taka mocna, zdrowa korekta. Tak naprawdę tutaj ona wynosiła blisko ponad, zaraz zobaczymy, 20. Ponad prawie 30%, stąd dalsze spadki, jak zobaczymy sobie i przyłożymy do tego tą średnią dwustuokresową, tą lukę hossy, która tu miała miejsce, została dosyć mocno przetestowana, ta poprzednia nie ściągnęła notowań, pozwala twierdzić, że papier będzie zachowywał się dosyć dobrze w najbliższych okresach, tym bardziej, że pojawiły się jakieś już informacje co do nowego projektu spółki. Kolejny papier Forte. Klasycznie spójrzmy na tygodniach. To, co może zastanawiać, to, czy papier jest w tym momencie już w takiej fazie wyprzedania, że osiąga swoje denko, bowiem zbiega się to z poziomem denka tutaj z 22 stycznia 2016 roku na poziomie 46,50. Może tak, spójrzmy też na interwał dzienny, bo tutaj to, co wykonało się na dniach, to coś w rodzaju formacji trójkąta symetrycznego. Natomiast jak zwykle bywa, te formacje pojawiają się na wykresach dosyć często i jak to z formacjami trójkąta zwykle bywa, są najmniej pewne. Stąd w tym przypadku może być to taka korekta tego trendu spadkowego, wyhamowanie pod silnym wsparciem i dalsza wyprzedaż papieru. Chociaż patrząc na sytuację na indeksie małych spółek i na tym, że koniunktura się poprawia w tym sektorze, można oczekiwać, że tutaj na pokład wejdą kupujący i będzie jakaś formowana się formacja tutaj odwrócenia tych ostatnich spadkowych tendencji. Jak na razie aktywnych sygnałów kupna nie ma. Sygnały cały czas utrzymane, sygnały negatywne dla spółki. Kolejna propozycja od pana Mateusza PGNiG. PGNiG, dobrze. Zobaczmy sobie klasycznie, co dzieje się na tygodniach. Ostatnio dosyć ładne zachowanie papieru. To, na co warto zwrócić uwagę, to poziom zniesienia tego poprzedniego ruchu wzrostowego. Rynek wzniósł ponad 50%. Pozwala zapatrywać się to dosyć dobrze na papier, patrząc także na wzrosty, jakie ostatnio poczynił. Jest próba ataku szczytów, jakie miały miejsce tutaj w 2017 roku w październiku. Natomiast to, co ukształtowało się na tygodniach, znowu troszeczkę spowalnia myślenie o tym ataku i jakąś tutaj korektę w ramach tego ostatniego wzrostu, bądź po prostu fazę konsolidacji w ramach tej świecy doji wysokiej fali. Spójrzmy na dniach. Na dniach papier
Właśnie, kształt tutaj piątkowej świecy przypomina formację młota. Ukształtował się on na poziomie, jak widzimy, luki Bessy z listopada tutaj ubiegłego roku. Jest to jak najbardziej pozytywny sygnał świadczący o tym, że byki zdołały właśnie wyprowadzić kurs zamknięcia znacząco powyżej tutaj ukształtowanej luki. Tym samym tutaj ten obraz na najbliższe sesje pozostaje pozytywny. Dla agresywnych graczy oczywiście wygenerowano już wcześniej sygnały kupna. Stop loss można związać z minimum tej tygodniowej białej świecy, tick poniżej 6,35. Na dniach wygląda to jak na razie całkiem dobrze. Tutaj widać zwiększony wolumen na tej piątkowej sesji znacznie. Tylko tak, świeczki, które przypominają kształtem młota czy świecę młota, one są ważne w obszarach wsparć oporów. Tym właśnie tutaj obszarem wsparcia jest wspomniana luka wzrostowa. Stąd należałoby tą świeczkę rozważać z większą wartością prognostyczną niż taki młotek, który pojawia się w jakichś okresach konsolidacji. Czyli outlook jak na razie pozytywny. Przejdźmy dalej. Orange. Miała tutaj ciekawa sytuacja ostatnimi czasy. Mianowicie chcielibyśmy widzieć tutaj jakiś mocniejszy sygnał tego odwrócenia, tej negatywnej tendencji, która panowała przez ostatnie kilka lat na papierze. To, co się ostatnio wydarzyło, to przypomina formację odwróconej głowy z ramionami z linią sygnalną na poziomie 6-10. Papier wybił tą linię już w drugiej dekadzie stycznia wysoką białą świecą ponad 5%, 5% wzrost. Natomiast to, co teraz się odbywa, to może stanowić taki klasyczny retest tej linii, natomiast widzimy, że ceny zamknięcia z piątku zbiegły się już z tym poziomem sygnalnym. Czy nie jest to klasyczna pułapka Hossy, tak jak w przypadku średniaków czy innych spółek? No na to pytanie będziemy musieli sobie odpowiedzieć za kilka następnych sesji. Jak na razie te formacje odwróconej głowy z ramionami mają to do siebie, że ten retest tej linii szyi następuje prawie no, w większości przypadków, stąd można spodziewać się, że ten ruch był oczekiwany przez rynek. Natomiast warto obserwować papier, bowiem jeżeli to, co zrobi w najbliższych tygodniach, jeżeli tutaj zostaną naruszone wsparcia najbliższe 5,98, 5,90, czy już to wsparcie dosyć odległe 5,66, należałoby całkowicie tutaj odrzucić ten pozytywny outlook na papier. Jak na razie na ten moment to, co zrobił indeks w tamtym tygodniu, można uznać za normalne zachowanie, przepraszam, nie indeks, tylko papier, za normalne zachowanie i sygnałem takim wejścia na pokład akcjonariatu było już wybicie 6,10, natomiast jak to zwykle z wybiciami bywa, najlepiej jest dzielić swoje pozycje i wchodzić częściowo po wygenerowaniu sygnału i później po potwierdzeniu przez chociażby ten odjazd 2-3% ceny close powyżej linii sygnalnej, to o czym wcześniej wspominałem. Kolejna spółka do analizy. Dino od pana Jarosława. Dobrze. Na tygodniach bardzo ładny trend wzrostowy. To, co ostatnio ściąga papier, to na pewno pułap 84 zł. Widać tutaj problem z wybiciem tego poziomu. Martwić może ta formacja, która ukształtowała się kilka tygodni wcześniej, formacja można powiedzieć objęcia Bessy, natomiast nie została ona jak na razie zanegowana. Ten poziom 84 sygnalny jest jak na razie
silnym oporem. Jeżeli papier wybije ten poziom, to ta formacja, która się pojawiła, automatycznie jest zanegowana i nie wchodzi w dalsze prognozy. Silnym wsparciem tutaj na pewno jest poziom minimum tej białej świecy 70, poniżej 75 zł. Jak na razie aktywne sygnały kupna na świeczkach dziennych, co warto odnotować. Zaobserwowano negatywną dywergencję tutaj przy utworzeniu nowego szczytu. Niższy szczyt na wskaźniku RSI może to niepokoić w krótkim terminie. Kilka negatywnych sygnałów płynących z analizy świecznikowej, czyli mianowicie formacja spadającej gwiazdy, która została dopiero potwierdzona drugiego dnia po utworzeniu, a także formacja objęcia Wessy. No na ten moment, tak jak mówię, linią sygnalną dla kontynuacji wzrostów jest poziom 84. Dla nowych graczy jest to pułap, który papier musi wyłamać, aby wchodzić na pokład. Dla obecnych konkluzja jest neutralna, także widać już dosyć stosunkowe, jak na tak silne wzrosty ostatnio, wyczerpanie, chociażby właśnie na wskaźniku RSI. Stąd należałoby tutaj podchodzić bardziej ostrożnie pod wejście na pokład akcjonariatu. I przejdźmy do kolejnej spółki. Kolejna spółka to 11bit. Dla agresywnych graczy sygnał kupna pojawił się już w momencie wyłamania tej linii korekty spadkowej. Natomiast to, co ostatnio robi papier, to atak na szczyty, które miały miejsce w kwietniu 17 i w sierpniu 17. Widać tutaj jakąś ogólną poprawę nastrojów co do spółek z branży gamingowej, stąd można oczekiwać, że to wyłamanie, to podejście pod szczyty po raz trzeci okaże się już skuteczne. Co warto odnotować, takie popytowe świeczki tygodniowe na dosyć wysokich wolumenach. Tutaj wcześniej kształtowane też popytowe świeczki w okolicach wsparć na tygodniach. Lekkie poprawienie tych obecnych rekordów, które były do tej pory. Nowy szczyt to tutaj pułap, zaraz zobaczymy to na dziennych, 215 zł. Tutaj ten poziom 215 będzie istotny na najbliższe sesje, bowiem fajnie byłoby zaobserwować takie zdrowe wyłamanie się tutaj tego papieru ponad ten poziom. Sytuacja jest, jak na razie, outlook jest pozytywny. Utrzymane są sygnały kupna. Stop lossa można związać tutaj z minimum tej tygodniowej ubiegłej świecy, a jest to poziom 191 zł, czyli można stop lossa ustawić na poziomie poniżej 190 zł średnioterminowo, czyli jest to pułap wybicia z tej formacji tygodniowej, formacji flagi, jaka miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Oczywiście należy być tutaj ostrożnym, bowiem te notowania mogą się od tego pułapu 215 odbić, chociażby po skali wzrostów, jaka ostatnio miała miejsce, można oczekiwać lekkiej korekty. Natomiast długoterminowo, patrząc na papier, jak się zachowuje, można mieć nastawienie jak najbardziej pozytywne. Kolejna propozycja od pani Haliny to KGHM. Zobaczmy, co się dzieje tygodniowo. Tygodniowo
Ostatnio na papierze niezbyt wiele się dzieje. Tak naprawdę to od początku 2017 roku jesteśmy w takim jakby kanale konsolidacji. Ruch od bandy do bandy 100-130 zł. To co ostatnio zrobił papier ostatnimi tygodniami, to odbił się od silnego wsparcia na poziomie 100 zł. Związane to też było z poprawą notowań miedzi, natomiast widać od początku roku tendencję, korektę spadkową na rynku miedzi, co zaraz zobaczymy, i też przełożyło się to na notowania KGH-u. To, co warto odnotować, to problem z pułapem 116. Dopóki ten poziom nie zostanie wybity w cenach close, tutaj o sygnałach kupna na razie mowy być nie może. Formacja przypominająca formację objęcia, jak na razie tutaj te notowania zamknięte w dosyć wąskim przedziale 110-116 zł. Warto jeszcze odnotować, że po wybiciu tego pułapu 116 dla byków jest jeszcze silny opór na poziomie luki Bessy, która powstała w listopadzie ubiegłego roku. A zobaczmy jeszcze, jak wyglądają notowania miedzi. Tutaj po dojściu do szczytów z końca ubiegłego roku cały czas ten papier przyjmuje taką tendencję lekko spadkową. Z nasileniem się spadków, które dosyć szybko zostały odrobione, natomiast jak na razie można uznać, że rynek ten tutaj się lekko konsoliduje i perspektywa na ten tydzień jest neutralna, brak sygnałów kupna, brak sygnałów sprzedaży. Kolejna propozycja to Amrest. Tygodniowo. Szczerze powiem, że troszeczkę jestem zmartwiony tą tygodniową świecą, która powstała na wykresie. Było fajne wybicie poniżej historyczne szczyty. Poziom 385 został wybity i to dosyć solidnie. Tygodniowa 6% biała świeca uprawniała do postawienia pozytywnego outlooku na spółkę. Natomiast to, co zrobiła w ubiegłym tygodniu, wyjście na nowe szczyty i szybki powrót, jest to klasyczna formacja spadającej gwiazdy. Natomiast musi ona uzyskać jeszcze potwierdzenie, aby mówić o jej wartości prognostycznej. Potwierdzenie mówiąc, mam na myśli zamknięcie w cenach close poniżej minimum tej świecy. Zobaczmy, jak to wyglądało w interwale dziennym. Mieliśmy bardzo ładną wzrostową sesję. Wysoka świeca biała marubozu, wzrost blisko 9%. Po czym tutaj też pojawiły się negatywne informacje co do spółki, co do sytuacji podatkowych związanych ze spółką. Stąd też notowania dosyć szybko tą zwyżkę zjadły, można tak kolokwialnie powiedzieć. I na tygodniach wygląda to nie za ciekawie. Natomiast cały czas mamy aktywny sygnał kupna. Stop loss tutaj można związać z minimum tej tygodniowej świeczki, a mianowicie 388 zł, czyli lekko poniżej. Jest to pułap tutaj tego dołka, który by ukształtował się w pierwszej takiej korekcie tego ruchu wzrostowego. Jak na razie outlook na papier jest pozytywny. Kolejna propozycja to PKN Orlen. Spójrzmy klasycznie tygodniowo. To, co ostatnio robi papier, to taki ruch konsolidacyjny, a ma on miejsce w okolicy 105-115 zł. W tym tygodniu dosyć wysoka zmienność papieru.
Tutaj silnym wsparciem średnioterminowym jest zarówno jak i w przypadku KGH-u poziom 100 zł. Patrząc dosyć długoterminowo na papier, to jesteśmy cały czas w dosyć silnym trendzie wzrostowym. Natomiast to, co wykonuje ostatnio papier, to korekta, która zapoczątkowana też była taką prospadkową formacją gwiazdy wieczornej na pułapie 130, można rzec 5 zł. Spółka opublikowała ostatnio, w ubiegłym tygodniu, wyniki za rok 2017. Rynek przyjął je dosyć negatywnie, jeżeli chodzi o sesję czwartkową, zaraz po wynikach. Otworzyło się to luką Bessy. Spadek ponad 5%. Jak na razie, na ten moment, jest to silny opór przed kontynuacją jakiegoś ruchu, który mógłby być ruchem pozwalającym na sygnały kupna. To, co cieszy, to piątkowe odbicie tych spadków, praktycznie 4%. Natomiast jak na razie tutaj widać taki okres konsolidacji sygnałów kupna. Na ten moment nie ma, musiałoby nastąpić chociażby zanegowanie tej luki spadkowej, wyjście ponad poziom 1,14, co wiązałoby się też tutaj już ładnym przełamaniem tej korekty spadkowej, poprawienie średnich i wyjście ponad tą średnią 200-okresową, to już byłoby takim punktem, gdzie można byłoby myśleć o wejściu na pokład akcjonariatu. Kolejna spółka Monari, spółka od pana Pawła. Bardzo ciekawa sytuacja, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. To, co wykonał papier, to zwyżka o blisko 20% w ciągu tygodnia. Wyjście na nowe szczyty. Poziom 9,44 został pokonany. Wysoki wolumen na wzrostowej świecy, no, pozwala tutaj zmienić tendencję, która miała miejsce w średnim terminie z takiej tendencji spadkowej, na możliwość poprawy notowań i kontynuacji jakiegoś tutaj ruchu w górę. Natomiast dla pewności trzeba poczekać, dla bezpieczniejszych inwestorów, chociażby na potwierdzenie tego wybicia i utrzymania czasowego, chociażby w cenach close powyżej tego pułapu sygnalnego. Co widać na dniach? Na dniach troszeczkę troszeczkę obraz jest być może zaciemniony przez te średnie, które mam na wykresie, natomiast widać, że papier porusza się w takim rytmie, gdzie pojawiają się częste luki, stąd ich wartość prognostyczna zdecydowanie jest mniejsza. Ale co warto odnotować, to silny wzrost wolumenu na wzrostowych świecach. Tutaj wyjście na pułap 10,28. W cenach close zamknięcie około 10 zł. Po takiej zwyżce warto być też warto mieć na uwadze możliwość pojawienia się korekty. Natomiast papier ostatnio jest dosyć bardzo zmienny. Mieliśmy jeszcze ostatnimi czasy scenariusz wybicia kolejnego denka, a teraz jesteśmy na nowych maksimach tego ruchu zapoczątkowanego, można powiedzieć, w listopadzie 2017 roku. Jak na razie sygnały kupna pojawiły się dla bardziej agresywnych akcjonariuszy. Wyjście tutaj ponad tą długoterminową linię trendu, długoterminową, no, można tak powiedzieć, spadkowego, i
Co ciekawe, tutaj indeks też, przepraszam, papier wyszedł ponad, lekko ponad, co prawda knotem, ale ponad ten poziom tutaj tego szczytu 10, 10-15. Outlook na najbliższe sesje pozytywny. Kolejna spółka to PZU od pani Ani. Tutaj ciekawe zachowanie papieru, bowiem mieliśmy najpierw kilka tygodni temu do czynienia z sytuacją wyjścia z takiej konsolidacji, której dolne ograniczenie stanowiło poziom 42 zł, wyjście dołem. Dla średnioterminowych akcjonariuszy mógł zostać wtedy wygenerowany sygnał sprzedaży, natomiast była to klasyczna pułapka BSY. Notowania zeszły do poziomu na krótko 40 zł, po czym nastąpił silny ruch wzrostowy, który już obecnie stanowi 18% od tego dołka. Fajna biała świeca na tygodniach pozwala twierdzić, iż papier tutaj będzie podchodził pod próbę zaatakowania tutaj tych szczytów tej hossy na poziomie 48-15 zł. Widać, że one jak dotąd tygodniowo były atakowane tylko cieniami, a tutaj cena zamknięcia już jest dosyć blisko tych szczytów. No, prawdopodobnie nawet można to zrobić w ciągu jednej sesji, bowiem ta różnica tutaj to już jest około 1,5%. Co na świeczkach dziennych? Na świeczkach dziennych po ukształtowaniu tej pułapki Hossy, pułapki Bessy, widać tutaj zrobione to było dużą zmiennością świeca wysokiej fali, która, tak jak wspominałem, oznacza niezdecydowanie inwestorów co do dalszego kierunku. Potwierdzenie, tak jakby w cenie zamknięcia powyżej tej świecy, uprawniało do tego, że to, co zrobił papier, to była właśnie pułapka Bessy. Powrót do tego kanału spadkowego i poprawa notowań. Aktualnie tutaj mamy ciekawą sytuację po zaatakowaniu historycznych szczytów. No, spółka tutaj płacąca dywidendę, więc ciekawa z punktu widzenia inwestorów długoterminowych. Dlatego też taki sygnał, który został tutaj wygenerowany, bardziej ciążą inwestorom, którzy siedzą na papierze krótkoterminowo. Kolejna spółka proponowana przez pana Piotra to Kruk. Mieliśmy już analizę GetBacku, czyli jednego z głównych konkurentów. Teraz przejdźmy i prześledźmy notowania Kruka. Długoterminowo doszło ostatnio do dość mocnych sygnałów, mianowicie został wyłamany ten długi układ, długi kanał wzrostowy kilkuletni. Ta świeczka, która pojawiła się na tygodniach, czarna marubozu na wysokim wolumenie, pozwala twierdzić, iż tutaj do odwrócenia jest jeszcze daleko. Pierwsze jakieś takie pozytywne sygnały byłyby dopiero w chwili jej zanegowania, czyli wyjście ponad 265 zł. Jak na razie papier lekko odrabia tą zniżkę, natomiast to, co widać, to psychologiczny poziom 200 zł zadziałał tu jako wsparcie. Początkowo zaznaczone mam tu wsparcie, które sięgało pułapu 260, natomiast widać dosyć szybko rynek sobie z tym wsparciem poradził i notowania zeszły już do pułapu 200, obecnie jest poziom 230 zł. Zobaczmy, co na dziennych świecach. Podwyższona zmienność, zaangażowanie inwestorów. Tutaj negatywne informacje co do branży i co do spółki nie tylko odbijają się na samym Kruku, ale także i na GetBacku, co wcześniej analizowaliśmy.
Ciężko jest tutaj mówić o jakimś sygnale kończącym ten ruch spadkowy. Jak na razie tutaj outlook jest na walory spółki z branży wierzytelności negatywny. Dobrze, przejdźmy do kolejnej spółki. Kolejna spółka Lotos od pana Jerzego. Bardzo ciekawa sytuacja, może zacznijmy od tym razem interwału dziennego. Ukształtował nam się tutaj przez ponad 1,5 miesiąca taka formacja przypominająca trójkąt symetryczny. Nastąpiło wybicie z tej formacji. Dla agresywnych graczy już jest to sygnał kupna. Później ładne wyjście potwierdzające wybicie kolejnego dnia. Ustanowienie nowych wyższych szczytów. Natomiast tutaj rynek nie pozwolił zanegować tutaj takiego obszaru silnych oporów. Akurat spółka ma przed sobą do pokonania takich oporów silnych dosyć dużo. Poziom 63 zł, tutaj ta luka, więc tych oporów jest bardzo dużo, tutaj 64,50. Natomiast sygnał kupna został wygenerowany. Trzeba odnotować oczywiście predykcję na podstawie tak utworzonej formacji. Jest to pułap 66,50. Wiąże się to też z bliskim sąsiedztwem tutaj szczytów z listopada ubiegłego roku. Jak na ten moment papier zrobił fajną korektę. Ten ruch powrotny nawet nie sięgnął tego górnego ograniczenia, stąd widać, że rynek jest tutaj dobrze zapatruje się na tą spółkę. Piątkowa sesja wzrostowa. Ta czarna świeca z czwartku może być pokłosiem tego, co wykonał konkurent PKN Orlen i słabsze wyniki od konsensusu rynkowego. Stąd bardziej rozważałbym tą świeczkę spadkową w kwestii tego, co działo się na PKN Orlen. Natomiast już piątkowa sesja poprawa notowań. Tygodniowo też wygląda to coraz lepiej, odbicie od dolnego ograniczenia tego kanału wzrostowego. Na ten moment stop lossa można związać z poziomem 55-20, lekko poniżej. I sądzę, że będziemy mieć tutaj próbę podejścia pod ten szczyt. Z tym, że tak jak wspomniałem, jest tutaj bardzo dużo oporów po drodze i byki muszą oznaczyć się tutaj dosyć wysoką determinacją. Kolejna spółka Orbis, bardzo ciekawa, od pana Mirosława. Cały czas tutaj mamy aktywne sygnały kupna, długoterminowo fajny trend wzrostowy, to co zauważalne, wyjście na nowe szczyty. Utrzymanie się ponad poziomem tych szczytów 95-55. Obecnie trwa walka z pułapem, psychologicznym pułapem tutaj 100 zł. I jak na razie widać, no tutaj maksima 103, że pozytywna tendencja co do papierów jest utrzymana. Wysoki wolumen na ostatniej tygodniowej świecy. No może tutaj być lekko takim niepokojącym sygnałem, bowiem ta świeczka nie przyniosła nowego maksimum. Może to być próba jakiejś realizacji zysków, natomiast w tym momencie sytuacja jest pozytywna, aktywne sygnały kupna. Poziom stopa można związać tutaj z poziomem 93, lekko poniżej złotych. To, co na dniach, to warto odnotować tutaj taki właśnie okres ponadtygodniowej konsolidacji pomiędzy pułapem 97 a wspomnianymi 103 zł. Jak na razie, outlook tutaj na tą spółkę jest bardzo optymistyczny.
Dobrze, przejdźmy do kolejnego papieru. Pan Mirosław proponuje Stal Eksport. Teraz tak. Tutaj sygnały kupna pojawiły się już dla agresywnych graczy, tak jak zawsze zaznaczam wcześniej. W momencie ukształtowania tej tygodniowej świeczki, wysokiej białej świecy, wyjście ponad linię korekty spadkowej. I to, co robi ostatnio papier, to próba ataku pod historyczne, zaraz zobaczymy, pod obecne szczyty hossy, czyli poziom 4,42. W tym momencie, dzisiaj na notowaniach, papier ten wybił ten pułap, stąd tutaj pojawił się sygnał pozwalający zapatrywać się na dalszy rozwój sprawy pozytywnie. Warto odnotować tutaj pod szczytem wspomnianą formację już nieraz dzisiaj, formację przypominającą objęcie hossy. Wysoka tygodniowa świeca, 4,5% wzrostu, dosyć spory wolumen, na tej poprzedniej wzrostowej także. Co na dniach to ładny tutaj, ładna korekta tego poprzedniego ruchu, dojście do poziomu 4,18, 4,14, wysoka biała piątkowa świeca pozwala tutaj zapatrywać się bardzo korzystnie na ten papier, tym bardziej, że długoterminowo od 2012 jesteśmy w takim trendzie wzrostowym. I obecnie, tak jak wspomniałem, trwa atak i teraz utrzymanie tego poziomu wybicia będzie kluczowym na najbliższe dni. Warto zauważyć bardzo wysokie wolumeny, niespotykane przez ostatnie okresy w tych dniach, gdzie formował się poprzedni szczyt. Także być może tutaj dochodzi do jakiejś sytuacji właśnie średnioterminowego mocnego sygnału poprawy tych ostatnich notowań. Kolejny przykład Wistula. Bardzo ładne zachowanie. Mamy do czynienia ostatnio z aprecjacją papieru. To, co widać od razu na świeczkach dziennych. Bardzo dobry tydzień, wzrosty ponad 11%. Sygnałem tutaj wejścia na pokład dla akcjonariuszy, którzy po prostu zainteresowali się w tym momencie spółką, to wybicie pułapu 3,64. Natomiast to wybicie na początku okazało się nietrwałe i taką dosyć negatywną wymową. Retest później dolnego ograniczenia, nabranie mocy i wyjście ładne ponad poziom tutaj 3,85. Obecnie mamy praktycznie samą sekwencję białych wzrostowych tygodniowych świeczek, poza jednym wyjątkiem, poza tygodniem z tamtego roku. Natomiast warto odnotować, że te pułapy, gdzie cena została ściągnięta do 4,10, 4,09, bardzo szybko zostały przez rynek wyciągnięte, a ta sesja z ubiegłego tygodnia, te sesje z ubiegłego tygodnia tylko potwierdzają trend, silny trend, który panuje na akcjach Wistuli. To, co widać na tygodniach, jest potwierdzone na świeczkach dziennych. Tak naprawdę to ten knot tygodniowy został zrobiony w trakcie jednej sesji. Także tutaj notowania bardzo szybko powróciły do tego pułapu. I tak naprawdę ten kanał, który tutaj jest zaznaczony, to można śmiało zaznaczyć bardziej tutaj pod wyższym kątem, większym kątem tutaj nachylenia. Dobrze, aktywne sygnały kupne jak na razie stop lossa można związać tutaj z poziomem zaznaczonym wcześniej. Nie przenosimy go na razie do góry 3,92, tik poniżej, czyli 3,91. Na dniach jest to poziom tutaj mniej więcej w tym obszarze. I przechodzimy do kolejnego papieru PKO BP.
I tutaj sytuacja w układzie tygodniowym. Bardzo silne wzrosty ostatnimi czasy, tak jak wspomniałem, wybicie tego indeksu WIGBANKI było też po części zrobione w dużej mierze przez PKO BP. Natomiast tak, ostatni tydzień sugerujący możliwość, że ten ruch wzrostowy lekko się już wyczerpuje. Spadające gwiazdy. Należy jeszcze poczekać w tym tygodniu na potwierdzenie, natomiast skala wzrostów, jaka została poczyniona ostatnio, praktycznie papier z 37 doszedł do 47, czyli ruch o 10 zł w górę. Może zakładać tą korektę, którą byśmy tutaj na papierze oczekiwali, a na świeczkach dziennych wygląda to jeszcze dokładniej, bowiem po jakiejś tygodniowej takiej okresie lekkiej korekty, konsolidacji kursu po tej wysokiej, fajnej białej świecy, kurs ustanowił nowe jeszcze szczyty, natomiast dwie ostatnie świeczki podażowe, dojście pod linię kanału wzrostowego, pod dolne ograniczenie. No i tutaj kluczowa sytuacja będzie w ostatnich, na najbliższych dniach. Jak na razie aktywne sygnały kupna, stop loss należy związać z poziomem 4,435, lekko poniżej. Jest to ten pułap na dniach, stąd tutaj jeszcze kilka procent tej korekty możemy zobaczyć. Jeżeli będzie to korekta podobnego wymiaru co poprzednio, to wydawać się może, że ten stop loss tutaj nas uchroni przed wybiciem tych notowań. Natomiast jeżeli chodzi o taki układ średnioterminowy i tą negatywną wymowę tygodniową, można liczyć na jakąś konsolidację tutaj też tego kursu, co nie jest wykluczone. Jak na razie outlook jest pozytywny. Kolejna spółka, też spółka ciekawa od pana Piotra, Kernel. Na Kernelu ostatnio zwiększone zaangażowanie widać zarówno wśród kupujących i sprzedających. To, co ostatnio zrobił papier, to zniesienie tego poprzedniego ruchu wzrostowego z końca 2014 roku na poziomie już 62%. Jest to poziom, który uprawnia do postawienia tezy, że więcej, jeżeli chodzi o kontynuację tego trendu, na większe spadki spółka nie może sobie pozwolić. Silnym wsparciem jest pułap 45 zł. Tutaj warto odnotować dwa pozytywne sygnały. Świeca młot, objęcie hossy w rejonach tego wsparcia, wyjście ponad linię średnioterminowego, kilkumiesięcznego, nawet rocznego trendu spadkowego. Teraz pytanie, czy jest to wyjście trwałe? Trzeba byłoby poczekać jeszcze kilka dni bądź tygodni na utrzymanie się tej ceny na tym pułapie. To, co widać na świeczkach dziennych, to tak naprawdę ta świeca z tym wysokim cieniem, ja jej nie biorę pod względem prognostycznym, bowiem zrobiła ta świeca z 3 stycznia, z pierwszej sesji tego roku, gdzie zmienność była bardzo duża i nie należy brać tych poziomów pod uwagę. Co warto odnotować, to pozytywna dywergencja na wskaźniku RSI. Od tego momentu tutaj widać, te notowania się poprawiają. Utworzony jest taki lekki kanał wzrostowy. Natomiast no, mamy podejście pod górne ograniczenie, wyjście na nowy szczyt. Co widać, w kolejnych dniach można oczekiwać jakiejś lekkiej korekty, czy to do poziomu 52 zł, czy do minimum tej tej dziennej białej świecy. Dla agresywnych graczy oczywiście tutaj poziom stopa, który należałoby ustawić, to związany jest z minimum tej tygodniowej białej świecy. Sytuacja wygląda na
Jak na razie perspektywa jest neutralna, natomiast przechodząca już taką bardziej pozytywną, jeżeli chodzi o średni termin. Dobrze, kolejna spółka. Tutaj widzę, że pan Adam proponuje trakcję. Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda tygodniowo. Ten trend spadkowy, który rozpoczął się w lutym 2017 roku po wyjściu, po przebiciu dolnego ograniczenia tego kanału, tylko przybrał na sile. Tak naprawdę zatrzymało się to na poziomie 6,50. Obecnie tutaj trwa jakiś taki okres konsolidacji. Widać nieco wzmożone zaangażowanie na wolumenie, natomiast papier nic nie zrobił sobie tak naprawdę tutaj z poziomu wsparcia długoterminowych 8 zł. Jak na razie ten tydzień pod względem takiej konsolidacji tak naprawdę no tutaj sygnałów kupna jak na razie brak. Aktywne cały czas sygnały sprzedaży, to co papier w tej chwili robi, to może stanowić jakąś po prostu korektę tego trendu spadkowego, z którym mamy już do czynienia. Na dniach, tak jak powiedziałem wcześniej, no tutaj jest taki okres konsolidacji, już to trwa trzeci miesiąc, także jak na razie sygnałów płynących, pozytywnych sygnałów od spółki brak. Kolejna propozycja od pana Tadeusza Lajfcza. Tutaj właśnie w tym tygodniu rozegrała się bardzo ciekawa sytuacja. Może na dniach będzie to lepiej widać. To, co teraz jest na spółce uznawane jako korekta tego trendu wzrostowego, wniosła już 60, ponad 60, no ponad 62%. Także jeżeli mielibyśmy mówić o kontynuacji tego trendu, do czego ostatnio rynek zaprasza, to tych spadków już na te dalsze spadki papier nie może sobie pozwolić. Co wydarzyło się na dniach? Przebicie tej linii kilkumiesięcznego trendu spadkowego. Pojawiła się luka Hossy, kolejna wzrostowa świeca. Tutaj wyjście ponad tą wysoką podażową świeczkę Super High Volume 4.1, 4.1.10 świadczyło o tym, że ci, którzy pozbywali się tego papieru po tych cenach z powrotem albo zmienili nastawienie do spółki, po prostu ta podaż wygasła. W tej chwili tutaj lekko został naruszony szczyt października 2017 roku. I co ciekawe, po szybkim wygenerowaniu sygnałów kupna na dniach, papier szybko ściągnął notowania do tej linii trendu spadkowego. Natomiast jak na razie ten sygnał, delikatny można powiedzieć, sygnał kupna dla tych właśnie agresywniejszych graczy jest jeszcze utrzymany, cały czas jest trzymane to minimum tej świecy tygodniowej ubiegłej 40 zł. Po przełamaniu tego poziomu, tego dołka, należałoby całkowicie tutaj porzucić ten prowzrostowy outlook dla spółki i odrzucić koncepcję wzrostową. Widać, że no tutaj spółka jest bardzo podatna na informacje z firm, które są głównymi konkurentami tutaj. Mam na myśli Facebook, Twitter, które chcą wejść na rynek usług, jakie świadczy LiveChat, dlatego też te notowania są podatne na takie informacje. I należałoby przy wchodzeniu w taki papier śledzić takie informacje, bowiem jest tutaj ryzyko dużej zmienności w ciągu dniach na tym papierze. Kolejna spółka.
CCC od pani Krystyny. Dobrze, to co widać na tygodniach, troszeczkę niepokojąca sytuacja. Mianowicie mamy negatywną dywergencję. Nowy szczyt zrobiony na niższym szczycie na wskaźniku RSI. Tutaj po dojściu na początku października pod szczyt została utworzona pesymistyczna formacja. Spadające gwiazdy potwierdzona. Teraz kolejno, znowu te same poziomy, lekko trochę wyżej, 312 zł formacji objęcia bez na tygodniach. Nie wróży to papierowi dobrze na najbliższe notowania. Jak na razie no, cały czas jest jeszcze aktywny ten sygnał kupna, z tym, że poziom stop lossa, który był na ubiegły tydzień, jest już dosyć blisko obecnej ceny, stąd można spodziewać się, że ten papier wyskoczy. A to, co widać na dziennych świeczkach, jest tylko potwierdzeniem. Na dziennych tak samo ważna jak na tygodniowych formacja objęcia bessy potwierdzona. Być może to osłabienie jest korektą, no, jaka tutaj była oczekiwana przez rynek po tych wzrostach od poziomu 240 zł. Oczywiście tutaj to, co ściąga ten papier, to jest na pewno czy to dzienna dwusetka, czy luka Hossy, która powstała tutaj na poziomie 260 zł. Jak na razie powiedziałbym, że papier byłby bezpieczny, dopóki ten poziom 260 nie zostanie przebity, dopóty w cenach close jesteśmy tutaj w miarę w średnim terminie dobrze zapatrywani na papier. No martwić może to, co dzieje się właśnie na tygodniach, o czym wspomniałem, o tej negatywnej dywergencji i tej formacji objęcia bessy. Kolejna spółka LPP. Ładny trend wzrostowy, mamy tutaj aktywne sygnały kupna. To, co obecnie papier robi, to wykonuje korektę po silnych wzrostach z początku roku. Ta korekta odbywa się tutaj na pułapie 10 tysięcy złotych. Jest to też psychologiczny poziom, mianowicie no wyjście tutaj trwałe powyżej ten poziom znacznie poprawi sytuację w krótkim czy też średnim terminie. Natomiast to, co warto odnotować, to wyjście delikatne, ale wyjście na nowe szczyty. Ładny kanał wzrostowy. Papier ma prawo wykonać to, co wykonuje w tym momencie, czyli tą konsolidację, która przyjmuje postać chorągiewki. Chorągiewka jest to formacja, która jest najczęściej formacją kontynuacji trendu wzrostowego, stąd należałoby się tutaj zapatrywać na ten papier jak najbardziej pozytywnie. Sygnałów niepokojących nie ma. Stop loss jest cały czas utrzymany na poziomie 8770. W cenach close jak na razie wydaje się bezpieczne. Kolejna spółka. Kolejna spółka Samok. To, co dzieje się na tygodniach, to papier ostatnio przełamał wsparcie na poziomie 44 zł. Wyjście poniżej i szybki powrót. Natomiast jak na razie obowiązuje scenariusz spadkowy. Ta tendencja, tak jak w przypadku też innych spółek z SWIG-u, spadkowa przyspieszyła wraz z końcem ubiegłego roku. Na razie na ten moment papier lekko się konsoliduje tutaj w tym przedziale 44-46. Natomiast to, co właśnie może martwić, to zanik wolumenu. Praktycznie tutaj nic się na wolumenach nie pojawia. Stąd można oczekiwać, że
To, co teraz jest, to ten kurs osuwa się pod własnym ciężarem. Na razie nie ma jakiegoś świeżego sygnału, który mógłby stanowić o jakimś odwróceniu. Kolejna spółka, Amica od pani Aleksandry. I tutaj też ciekawa sytuacja. Dojście do pułapu 118 zł. Może na tygodniach mniej to widać, ale na dniach można oczekiwać tutaj ukształtowania się formacji odwrócenia głowy z ramionami. Natomiast no, na to ukształtowanie należałoby poczekać. Teraz tworzy się hipotetyczne prawe ramię tej formacji. To, co warto odnotować, to domknięcie tej luki hossy, która powstała przy tworzeniu tego ruchu wzrostowego. Linia sygnalna na ten moment to pułap 138, natomiast wyjście w cenach close powyżej 140 uprawniałoby do próby zajęcia chociażby częściowo długich pozycji, natomiast na ten moment można też ryzykownie szukać jakiejś ceny tutaj na wysokości tego prawego potencjalnego, zaznaczam, ramienia. Jak na ten moment tutaj ta średnioterminowa tendencja ma szansę się zmienić. Oczywiście tutaj w długim terminie cały czas fajny trend. To, co papier ostatnio wykonał, to zejście w okolice poprzednich szczytów, poprzedniej tej fali wzrostowej z 13 roku, stąd duża wartość prognostyczna tego tutaj pułapu, w którym można oczekiwać jakiegoś odwrócenia, plus ta formacja głowy z ramionami potencjalna, która się tworzy, może być sygnałem kończącym tą negatywną tendencję. Orlen. Dobrze, teraz przejdźmy Orlen. PKN Orlen w sumie to już omawialiśmy, także kolejną spółkę. Kolejna spółka, Grupa Azoty. Tygodniowo. Ten tydzień dla akcjonariuszy niezbyt udany, spadek 3,6%. To, co zaskakujące, to ten wzrost, który wykonał się w ciągu jednej sesji, wzrost rzędu tutaj 7%. Ten wzrost był odnotowany 4 stycznia, więc zaraz na początku roku, i który krótkoterminowo dał sygnał kupna, bo było wyjście ponad tą linię górnego ograniczenia trendu tego kanału wzrostowego. No na tygodniach, jak spojrzymy, nie zdołaliśmy podejść pod pułap 80 zł. Jest to szczyt z października 17, więc można wiązać jak na razie scenariusz konsolidacji, który tutaj się krystalizuje. Tutaj wsparciem będą zapewne te dołki 65-67 zł. To, co może martwić, to negatywna wymowa tej świecy tygodniowej, która została ukształtowana w ubiegłym tygodniu. Zobaczymy, co przyniesie papierowi ten tydzień. Natomiast no tutaj ten sygnał kupny, jeżeli ktoś związał stop lossa z dolnym minimum tej wysokiej białej świecy, to jak na razie ten sygnał jest aktywny i ta piątkowa sesja troszeczkę przyniosła poprawę perspektyw. Natomiast warto zwrócić uwagę, że ostatnimi czasy jest wysoka dosyć zmienność na kursie, stąd wchodzenie w pozycję jest należy związać z wyższym ryzykiem. Kolejna spółka od pana Jana to GTC.
Tutaj rynek od dłuższego czasu porusza się w takim kanale, w takiej konsolidacji od poziomu 9 do 10 zł. W tej chwili jesteśmy pod górnym ograniczeniem. No i tutaj to, co może niepokoić, to pierwsze, co przy poziomie 10 zł we wrześniu 2017 utworzyła się negatywna w wymowie formacja. Teraz jest ona testowana, jest kolejna negatywna, natomiast tutaj przełamanie bariery 10 zł to jeszcze nie byłby czysty sygnał kupna. Czysty sygnał kupna byłoby zanegowanie tej formacji spadającej gwiazdy, mianowicie 10.22 wejście w cenach close. Ostatnio widać lekką poprawę notowań, odbicie od 9 zł. A co na dniach? Na dniach jak na razie okolice 10 zł widać, że stanowią silny opór. Póki co ta perspektywa średnioterminowa jest, jak i krótko, jest neutralna. Kolejny przykład to Famur. Zobaczmy, co się dzieje tygodniowo. Mamy próbę podejścia pod nowe szczyty 6,39. Pytanie, czy to nastąpi? No, chciałbym, żeby tak, wtedy byłby wygenerowany sygnał średnioterminowy. Wysoka, fajna biała świeca w ubiegłym tygodniu, ponad 5%. Można już to, co robi papier, uprawnia do zaznaczenia takiego kanału wzrostowego. Miejmy nadzieję, że celem będzie właśnie tutaj atak i zanegowanie tej formacji, tutaj objęcia bessy na poziomie 6,39. Poziomem sygnalnym, poziomem kupna byłby poziom 6,40. Natomiast na ten moment tutaj perspektywa jest neutralna w przejściu na pozytywną. W interwale dziennym, tak jak mówię, wejście powyżej 6,40 neguje i tą dzienną formację objęcia, i tą tygodniową formację objęcia, i dałoby nam sygnał kupna. I jeżeli byłoby to jeszcze potwierdzone dosyć ciekawym wolumenem. Przejdźmy do kolejnej spółki. Nełka. To, co robi Nełka, to próba odbicia od dołka 220 zł. Ostatnie notowania na dniach tak naprawdę obejmują wąski obszar konsolidacji 260-280 zł. Zanik wolumenu. Tutaj Nełka cały czas skupuje akcje, także to, co dałoby tutaj sygnał kupna, to zapewne wyjście ponad te maksima. Jak na razie perspektywa jest neutralna. A skoro nie ma sygnałów, to przechodzimy do dalszej analizy. Pani Małgorzata jeszcze wspomina o Wielton. Wielton. To, co robi Wielton, to ostatnio korekta tych wzrostów, które miały miejsce ostatnimi czasy. Jak porównamy do korekt, które występowały na wykresie wcześniej, to można spodziewać się, że i ta spróbuje dojść chociażby do tego pułapu dolnego ograniczenia, tego zaznaczonego kanału wzrostowego. Natomiast warto odnotować, że bardzo silne wsparcie na poziomie 12 zł spółka ma przed sobą. Co prawda notowania zeszły już poniżej, ale to w ciągu jednego tygodnia. Na dniach widać to dokładniej. I jak na razie tutaj perspektywa jest spadkowa, natomiast sygnałami kupna na razie trzeba poczekać, chociażby tutaj do opuszczenia.